Cześć, jestem Klaudio Takanana no i już witam Was w wszystkich odpowiedziach. I podpunkt A. 1 mm, ile to pro milimetra? Zanim cokolwiek tutaj zrobimy, musimy to sobie zamienić na metry, czyli zapisujemy sobie 1 mm to. I zaczynamy sobie od centymetra. Wiemy, że 1 cm ma w sobie 10 mm. Ale my to robimy w odwrotną stronę, czyli 1 centymetr, proszę milimetr, to 1 dziesiąta części centymetra. Zapisane tak, albo tak, jeżeli wolimy ułamki dziesiętne. Tutaj będziemy działać na łamkach dziesiętnych, bo jest prościej. Dlatego mamy z tego 0,1 cm Dalej. Mamy to zamienić na metry. Jeden metr ma w sobie 100 centymetrów, ale my to robimy z centymetrów na metry, więc jeden centymetr to jedna setna części metra. Więc my tu jeszcze musimy przesunąć o kolejne miejsca, bo my tu nie mamy nawet jednego pełnego centymetra, zatem my tu mamy jedną tysięczną metra i mamy to teraz zamienić na promile. Jak zamieniamy na promile, to wymnażamy razy 1000 tych promili. Czyli te zera skasują nam te miejsca po przecinku i będziemy mieć 1 promil metra. Podpunkt B. 17 mg, ile to promilgrama, a ile kilograma? Czyli to będziemy musieli to dwukrotnie zapisywać. Ok. Przedrostek mili jest jak milimetr. Zwróćcie uwagę, że z jednego milimetra dotarliśmy do jednej tysięcznej metra, bo tak właśnie działa pojedynczy przedrostek mili. A my tu mamy miligramy. Zatem będziemy to tutaj nam dzielić na tysiąc albo wymnażać razy jedną tysięczną. Oczywiście wyjdzie na to samo. Będziemy mieć 0 tutaj mamy 3 miejsca po przecinku, czyli 0,17 i mamy to w tym momencie w gramach. Tutaj oczywiście będziemy mieć tak samo. Ok, i tutaj z, z tego poziomu możemy już przejść na promile, czyli razy 1000 tych promili. Znów 1000, kasuje nam te 3 zera. Czyli mamy 17 promili grama. Ok, no to teraz musimy sobie tutaj to zrobić na kilogramy. Przedrostek kilo to kolejny tysiąc, więc będziemy tutaj dzielić na tysiaka. No to tutaj wrzucamy po prostu to. Raz, dwa. 3 to są te 3 zera. Kolejne 0. No i 17. Mamy to już w kilogramach. Wymnażamy to razy 1000. Jak możecie sobie zauważyć wcześniej, to nam się po prostu skraca, więc wracamy do tej pierwotnej opcji. Mamy 0,017 promili kilograma. No i C. Mamy 20 ml. Znów mamy tutaj przedrostek mili, wszędzie jest mili. No to robimy sobie 20 ml i 20 dzielimy sobie na 1000. Mamy to oczywiście w tym momencie już w litrach, następnie razy 1000 promili, czyli to. Wracam nam do tej pierwotnej wersji i będziemy mieć 20 promili litra. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.